Przecież w Stanach Zjednoczonych kongres, który nam narzuca w pewnym sensie rzeczy pewne, nie oddał mienia bezspadkowego środowisku Indian. Albo nie oddał Chicago, którego to jest mienie należące do Polski. To może Polacy bezspadkowe. Uchwalić. No, jest wiele ruchów takich, jest wiele takich rzeczy, dlatego że Chicago było przekazane, z tego co pamiętam, Pułaskiemu. Jego nie ma. To znaczy tereny, na których dzisiaj powstało Chicago. Tak, tak. To jeśli tak, to zastosujmy te mechanizmy w obu stronach. Tak? No, Pułaski nie przekazał to swoim spadkobiercom, a był Polakiem. No to Chicago, bardzo proszę, żeby Chicago przeszło w ręce Polaków. No, teren, na którym jest. Nie?